Witamy w trzecim odcinku. Już wróciłem, jestem, prawda, cały, prawda, i ten, i zdrowy. Nie no, wszystko jest w porządku, jestem zdrowy jak. Jak ryba. Oczywiście musimy zaczynać odcinek akurat od tego. Super. Trochę grzebałem przy czułości myszy. Także nie wiem, jaki będzie. A właśnie. Musiałem to wszystko, jak wiecie, przechodzić od nowa. To już zdążyłem wyjaśnić u Altaira. Także niektóre cyfry mogą się tu nie zgadzać. Dziękuję. Trochę chyba przesadziłem z grzebaniem. Trochę za bardzo przegrzebałem chyba. Mogę nie grzebać czułością myszy. O. Dobra, ale żeby było chociaż ta trzecia lekcja, żeby trzeci poziom muszę chociaż mieć. Dzięki. Dziękuję. Ja tak nie umiem. Ujej. Nie róbcie tak. Yes! Dobra, czwartego poziomu już i tak nie dorwę, także zrobię tak. Ciekawe, jak wiele ciekawe zdążę zamalować przez te. To mi się. To 7%. To było dobre. Nie, to mi się udało. Sorry. Nie, dobra, poważnie, dobra. Ty masz robić kawały, a ludzie mają się śmiać. Zachowajmy kolejność. Nie każdy ma jako. Każdy, wiedział, trzeba zachować jakąś. Każdy ma jakąś specjalizację, nie? Ja staram się robić tak, żeby było śmiesznie, a wy staracie się z tego śmiać. Chociaż albo przynajmniej udajecie. No to jedziemy. A właśnie, chrypki już nie mam. Mówiłem wam? Nie mówiłem. Znaczy, chrypka to w ogóle był. To w ogóle był profesjonalny książkowy ból gardła, nie? Znaczy, bardzo, bardzo, bardzo profesjonalny wręcz. Jedna fasolka! Ja się męczyłem po to, żeby jedną fasolkę. Wiecie co? Nie no, ale miałem ból. Nie, miałem problem z bólem gardła, nie? Czekajcie, tu jest jeden sekret, dobra. Zaczekajcie, zaraz wyjaśnię. A wiecie co, niech sobie tu postoi. To ja w tym czasie opowiem. Znaczy, zasadniczo zaczęło się. Ciepło ostatnio było, nie licząc tego. Znaczy, u mnie przynajmniej było ciepło ostatnio. Znaczy, to było przed weekendem jeszcze. Zrobiło się ciepło, gorąco wręcz. No to poszedłem na loda. I zdałem sobie sprawę z głupoty moich słów. Ale wiecie co? Wróćmy do podstawowej definicji słowa lody, nie? Co nie. A, już wiem nawet czemu lody. Że liżesz, no i połykasz, nie? A dobra. A poważnie. No i wiecie, można się. Wiecie, pani w podstawówce mówiła, że jak za dużo lodów, to się można przeziębić. No, chociaż zasadniczo. Nie wiem jakim cudem, ale dobra. No to. No i mnie szlak trafił z gardła, no i oczywiście musiałem coś zrobić, no i. Oczywiście zacząłem od grzebania w apteczce mamusi. No i co? Zacząłem od grzebania, prawda, w apteczce mamusi. No i co tam znalazłem? Poza takim podłużnym, dziwnym przedmiotem, który się telepał, to znalazłem jeszcze orofar na przykład, nie? Ale
To mi nie pomogło, no to dobra, szukałem dalej. No i teraz, o, zaraz będzie następny sekret. Dobra, Orofar nie pomógł, to takie tabletki do ssania. Znowu to zrobiłem, kurde. Dobra. Ale nie pomogło, no i to tam grzebałem, tam sporo tego było, nie, i nic nie pomogło, nic nie pomogło, i buprom nic, w ogóle. Nawet mi się przypomniało w reklamach, że CIF, kojarzycie? Bo to na Bulgarii jest chyba. Na Bulgarii, znaczy wiem, że CIF to jest coś w stylu Domestos, ale spróbowałem, bo tam było, że CIF nie rosuje na wierzchni. Co nie, no to, ale też nie pomogło. W ogóle nie pomogło. A wiecie, jaki jest najlepszy lek na kaszel? Laxigen. Nie? Spróbuj potem zakasłać, nie? Znaczy, jak wiecie, o co mi chodzi, to pewnie. No to będzie ten jeden, jedyny sekret, taki tu jest jeden. No i. No dobra, to już zacząłem panikować, kurczę. Nic mi nie pomaga, cała apteczka, kurczę, a tego trochę jest, nie? Takie cztery rzędy. To nie takie cztery wielkie, wielgachne półki, tam jest chyba ze 20 rzędów jedna. Tych wszystkich medykamentów i nic. No dobra, to lecę do lekarza, na wszelki wypadek prywatnie. Na wszelki wypadek prywatnie, bo jakbym pewnie poszedł z bólem gardła, to by mi, nie wiem, tracheotomię zrobili. Nie, to chyba to. Wiecie, o co chodzi? Zrobią dziurę w tchawicy i taką rurkę do oddychania. No, o, jest. To już 10. karta jest. Super. Nie? Nie patrz. Bo znowu będzie zielony. Dobra. No to poszedłem prywatnie. No to poszedłem prywatnie, tam mi coś przepisał, jakiś dziwny lek, nie? Dziwnie się nazywa, jakieś brum. I wiecie co? I to jest naprawdę. Nie no, w ogóle ta medycyna u nas tu jest jakaś dziwna, nie? Bo się okazało, jak poszedłem do apteki, to wiecie co on mi przepisał? Właśnie coś na ból gardła, taki lek na ból gardła w czopkach. Nie? W czopkach, na ból gardła. I to jest bezczelność. No, uwaga. Co nie? Tabletki na burgach w czopkach. No cholera, nie rusza się. Jest, gol. Co nie? Na bulgardła w czopkach, wiecie? Nie no, nie kupiłem oczywiście. Na wszelki wypadek. Wiecie. Nie no, może i by zadziałało, ale jednak wolałem tego nie sprawdzać. Co nie? I nic nie pomogło, kurczę. Nic nie pomogło. No to już zacząłem panikować. Dobra, wieczorek był już mocno zmęczony. Byłem po tych całych eskapadach. Przecież biegałem potem wcześniej jeszcze za jakimiś aptekami czy coś na ból gardła. Sprawdzałem, czyli nic nie pomogło, oczywiście. Co nie? Wydałem całe swoje, kurczę, kieszonkowe. Roczne. Nic. Dobra, trudno. Wracam. Zmęczony. No trudno. Najwyżej będę całe życie taką chrypkę mieć. No nie, no, trudno. Wstałem, rano przeszło. Widzicie jaka jest złośliwość? Co nie? Widzicie jaka jest złośliwość? Moje własne gardło, kurczę, taki numer mi wywija. Co nie? Kurczę, ja sam. Właściwie, moje własne gardło. Ja sam sobie zasadniczo taki numer wywinąłem. Wiecie? I po co te leki? Kurczę, wstałem, rano przeszło, wszystko, nic, cisza, nic. Już. Co nie? Mogę w operze śpiewać wręcz. Nie będę tego próbować tak profilaktycznie. Aha, nie trafiłeś. Dobra, przejdźmy już do gry, dobra. Wysłuchaliście mojej głupawej opowieści. Możecie. Śpicie? No tak, na wszelki wypadek. Śpicie? To dwa, cztery gnomy są, uwaga. O, zmasowany atak! Ha! Wara mi od fasolek. I po sprawie. Nie lubię tych krzewów. A, to jest dziwne. Jeszcze od tego gadania jeszcze znowu chrypkę będę mieć. Ale odnośnie kart. Bo przede wszystkim starałem się właśnie, żeby mieć wszystkie karty i na szczęście mi się to udało.
Nawet na wszelki wypadek korzystając zasadniczo z własnych, prawda, własnego let's playa, nie? Ale podliczę, na razie wszystko jest. Jak na razie mamy wszystkie karty, jest ich obecnie 10? 10. Czyli jest dobrze. Jest dobrze, czyli nie jest źle. Wiecie co, te wszystkie... O, ty, fajne. No. Tak. No, i to by było na tyle w sumie, jeśli chodzi o ten, żartowałem. Dobra. Jedna karta. Dobra, jedna karta. Szukamy jednej karty. I dwóch sekretariasów. A to drugie? Fan, woła. A skąd oni się tu wzięli? Idzie kurczę, ale pułapka. Uła. Uła. A masz. Kurczę. Tak czy siak nie wolno dotykać tego cosia. Tak czy siak nie wolno jej tykać, bo się oberwie, wiecie? Patrzcie. Jak się stanie, jak się podejdzie za blisko niej, to i tak się oberwie, nie? Także ja tak mówię, że... Bo tu ten, nie? Już musi być jeszcze jeden sekretny areas. Czekajcie, no. Nie, dobra. Myślałem, że to jak się wlezie gdzieś na górę w tym tego, ale to może jeszcze za wcześnie na areały te całe. Nie cierpię tych animacji, one są na szczęście później. Druga część zasadniczo graficzna. Nic nie mówię. O drugiej części w drugiej części. Koniec. O. Tu będzie akcja. Kurczę! Takie rzeczy, kurczę. Takie rzeczy dzieciaki narażać, wiecie co? Jest jakaś porąbana szkoła jest. Ja rozumiem, czarodzieje, patyki, machanie, super, ale bez przegięcia. No, złe przeczucie, że coś pominąłem. Żeby tu była karta. I tu... jeszcze dalej. Zaczynam się bać. Co się stanie, jak to nacisnę? Otworzą się drzwi. Może żeby tu była karta, żeby tu była karta. O, gwiazdka, to jest dobrze. A żeby tu była karta. Kuźwa. W sumie racja, to było zbyt przewidywalne. Jeszcze jedna gwiazdka do zakończenia tego... Do zakończenia tej misji. Muszę... Au, au, aj, iś. Tu będzie, dobra. Już jest... Dobra, jesteśmy w domu. Haha. No, chrypka jednak nie do końca mi przed... Au. Au! To co wy? To mnie rośliny atakują. Miałem tylko mięso. Nie proszę, już mamy drugą kartę. I jo. Jesteśmy jak na razie z kartami na bieżąco. Durna animacja tych kart. No dobra, trudno. I... A.
Otwarte. Koniec. Trochę skrzypie. Jeszcze. Ale wcześniej nie mogłem zrobić tak. Także teraz jest nawet trochę lepiej. Tak czy się. Wszystko. Pieprzyłem. Dobra, tu. Tutaj nie ma żadnych sekretariałów, poza tymi, które już wcześniej zdobyłem, także nieźle. Ale on dziwnie gada. On dziwnie gada, nie? W oryginale też tak jest? Dobra, teraz będzie akcja. Trochę tu pogrzebałem w klawiszach, także nieco się zmieniło, ale dam sobie radę. Będzie kolejna misja z lataniem, tylko tyle powiem. No, jeśli ktoś oglądał, czy czytał, czy co tam jeszcze z tym Harrym Potterem i Kamieniem Filozoficznym robił, ja w to nie wnikam. Nie wchodzę w to. No to wie, co będzie dalej. Szczerze mówiąc, nikt poza fanami Harry'ego Pottera raczej tego oglądać nie będzie, także nie muszę tego wszystkiego chyba tłumaczyć. Tylko, no co prawda tego akurat nie było w filmie, czy jednak w książce. Jedyne co muszę zrobić to romnąć Malfoya. Właśnie w ten sposób. A masz. Nie ja! Harry Good. Harry Good, Malfoy ten, Nicht Good. Pięknie i... Na odległość, kurczę. Niezły jestem. Siłą woli zwaliłem go z miotły. To po co ją, kurczę? Dziwak. Dziwak. Trevor? U nas jest Teodora. Dziwne trochę. Czy te rośliny tam czegoś nie jedzą? Są takie? O, się zaczyna. Dziwny ma akcent. To nie jest angielski akcent. Czy ja tak tylko z obserwacji, dobra. I teraz idziemy do Hagrida. Chyba na tym skończymy ten odcinek. A później będzie. Później też będzie wesoło. Dobra, i. 2 sekret Wizard Card i 7 sekret Areas. Dobra. Ja się wolę rozejrzeć. 2 karty. No to już będzie wesoło. 7 z Areasów i 2 karty. Będzie. Trudno. Ale nie jest to coś, czym sobie nie mogę poradzić. Nie, no bo... Taki kiepski to ja nie jestem. O, przepraszam. To jest chyba najczęściej używane tu zaklęcie. Flipendo. Tu raczej nie ma karty. Jestem poterologiem normalnie. Tu raczej też nie ma karty. A co mi tam? Zbieramy. Te 250 trzeba z...
Ale to już będzie karta. Chyba. I to wszystko? Te ślimaki już znamy wcześniej. Nie cierpię ich. Trochę bywają wkurzające. Sorry. Już. Ała! Może trochę grzeczniej. Jeszcze jeden tam jest. Cwaniaczek. No. Na przyszłość może będą grzeczniejsze. Wiecie co, co mi szkodzi, sprawdzicie coś tu jest, nie? Poza wodą. Harry nie umie pływać. Z góry uprzedzam. Cóż, Dursleyowi nie wzięli go na naukę pływania, nie? Więc jakby się nauczył pływać, to by się nie utopił. No może tu będzie karta. Może. No, może jest długie i szerokie. No. Zasadniczy dzień. Nie najgorzej, dobra. Jest. Jak dotąd nie mamy żadnej karty z tych, które możemy zebrać, ale mam nadzieję, że to się zaraz zwróci. Chociaż lepiej, żeby nie. Pudło. O. Ha, dobre, nie? Tylko nadal mi brakuje jednej karty. Chyba nie będzie aż tu, aż dwóch na raz. Choć. Chociaż, no to różnie bywa. I nie obraziłbym się nawet, wiecie? A jednak. Cholipka. No jedną kartę mamy. Niedobrze. Harry Potter. Wlezie w ścianę, byle tylko zdobyć kartę, nie? Czekajcie, gdzieś coś musiałem przeoczyć. Mam nadzieję, że dobrze myślę. Mam nadzieję, że tu jest druga karta, bo zaczynam panikować. A jak dobrze liczę, to powinienem mieć wszystkie sekrety tak zasadniczo w tej chwili. Uła. Jaskinia. Wow. No, weź nie zawiedź wujcia Harego. Czekajcie. To jeszcze nie koniec. Pomysłowi, nie? Sekret w sekrecie. Tak, tu już jest karta.
No. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Harry Potter. Nauczy się latać, byle tylko zdobyć kartę. No, to teraz jestem szczęśliwy. Mamy 12? 3, no. Po co to jest? Jak do tej pory nie udało mi się pokonać Gryffindoru, kuźwa, z Slytherinu, z racji tego, że, nie no, może to jest możliwe, tylko że, no wiecie, ten mam, chodzi o, no wiecie, mam problem z tym, od tego, nie? No, z tym tam. No. Ciekawe, co ma nam Hagrid do pokazania, zaczynam panikować. Cwaj Secret Wizard Cards. Okej. Okay. Zapamiętam. I'm Harry. On powiedział Harry? Harry czy Harry? Nie słyszałem. Bo Harry to duża różnica od Harry. Nie? Harry, dobra. Dziwnie gada. Problemy techniczne. No dobra, kończymy. Już to właśnie naprawdę. Czyli mamy lecieć za tymi świecącymi się, płonącymi tymi... No dobra. Na wszelki wypadek, żeby wiedzieć, że to się zapisało, to tam wlezę. Ło, au. A wiecie co, to nawet lepiej. Sprawdzimy, jak się zapisało. A dobra, no to... To na tym się zatrzymamy, zobaczymy to sobie najwyżej jeszcze raz, to już będzie to się zapisało. I... Do widzenia. Tak w skrócie.